Hejka, jak pewnie wiecie, na przestrzeni wielu lat powstało naprawdę wiele różnych teorii ze świata kreskówek i bajek. A ja dzisiaj przychodzę do was po to, by przedstawić wam takie, które prawdopodobnie zniszczą wam dzieciństwo. Jeszcze na początku przypomnę o zostawieniu łapeczki w górę oraz subskrypcji, no i przejdźmy już sobie do pierwszej z nich. Timmy Turner jest samotnym chłopakiem, który de facto jest zaniedbany przez rodziców, gdyż ci nie poświęcają mu w ogóle uwagi. No i generalnie cały serial skupia się na tym, że Timmy ma wiecznego pecha, ale za to ma swoich wróżków chrzestnych, którzy spełniają jego wszelkie życzenia. Ale w sumie zastanawiające jest to, czemu rodzice nie chcą przykuć w ogóle uwagi swojemu synowi. Otóż powstała teoria, która mówi nam, że Timmy tak naprawdę nie był ich jedynym dzieckiem, a miał siostrę bliźniaczkę. A to mógłby nam sugerować odcinek Zdobywcy Kanałów, w którym to widzimy przyszłość naszej rodzinki. I w tej przyszłości widzimy, że Timmy ma dwójkę dzieci, bliźniąt dwujajowych. A to jest cecha dziedziczna, która mówi nam, że jego mama mogła mieć bliźnięta. Jednak co ciekawe, jeśli się wsłuchacie w to, co mówią rodzice Timmy'ego, to możecie wówczas usłyszeć, jak go nazywają jedynym synem, a nigdy nie powiedzieli, że on jest jedynym ich dzieckiem. Poza tym spójrz, jaka wielka jest mama Timmy'ego w tej retrospekcji. Niestety nie ma zbyt wielu materiałów potwierdzających tą teorię, a może te 16 sezonów, które widzimy, to nie jest nic innego jak serial opowiadający o stracie i proszeniu o pomoc. A więc od momentu, kiedy wyszła cała seria Toy Story, wszyscy sobie zadają pytanie. Co się stało, że nigdy nie widzieliśmy ojca Andy'ego? Czyżby on wyszedł po mleko i już nigdy nie wrócił? A więc powstały dwie głośne teorie mówiące, co się tutaj tak naprawdę dzieje. Pierwsza z nich mówi nam o rozwodzie rodziców, gdyż jak spojrzycie uważnie w pierwszej części Toy Story, mama Andy'ego ma na palcu pierścionek lub coś, co go przypomina. Jednakże już w kolejnych częściach go nie ma. Do tego dodajcie to, że ona wraz z dziećmi się wyprowadza, a jak wiadomo, dzieci zazwyczaj zostają z matką. Do tego Andy dużo bardziej wolał męskie zabawki niż te przedstawiające kobiety, gdyż brakowało mu w jego życiu ojca. I właśnie w tym momencie przechodzimy do drugiej teorii związanej z jego tatą, która mówi nam, że on jednak odszedł z tego świata. I dlatego jego mama przestaje nosić pierścionek i się przeprowadzają, gdyż dla ich trójki nie jest potrzebny aż tak wielki dom i płacenie tak dużych rachunków. Niesamowity świat Gumballa skrywa w sobie bardzo dużo dziwnych i mrocznych teorii. Jedna z nich zakłada zniknięcie postaci Fragile, którą tu mogliśmy zobaczyć tylko i wyłącznie w pilotażowej wersji Gumballa. No i jak wiadomo, to co pojawia się w pilotażowym odcinku zazwyczaj jest zmieniane w późniejszych wersjach. I tak też choćby było z wyglądem Gumballa czy Darwina. I jak ta postać nigdy więcej w takiej odsłonie się już nie pojawiła, to tak możemy zobaczyć w wielu odcinkach pierwszego sezonu postać, która łudząco ją przypomina. Mianowicie była to postać z kartonem na głowie oraz mackami ośmiornicy. Więc jest szansa, że twórca tej bajki w późniejszym jej tworzeniu postanowił to zmienić. Ale tu pojawia się kolejna dziwna rzecz, bo ta dziwna postać z mackami i kartonem jest tutaj żywa, a później w odcinku Halloween widzimy tą samą postać już jako ducha. Tak więc co spowodowało to, że ona została duchem? Chojrak tchórzliwy pies to jedna z tych bajek, na których ja się wychowałem, dlatego z miłą chęcią przedstawię wam tą teorię, dotyczącą tej postaci. A więc jak wiecie, chojrak to pies i to co widzimy na ekranie to obraz tego, co widzi właśnie pies. Więc co jeśli wszyscy złoczyńcy w serialu tak naprawdę są normalnymi ludźmi? Ale dla małego psa wszyscy ci ludzie wydają się być straszni. I tak naprawdę oni nie mieszkają na środku pustkowia, ale przez to, że jego właściciele są za starzy, aby zabierać go na spacery, to chojrak zna tylko to, co znajduje się w jego najbliższym otoczeniu. A wszystko poza tym otoczeniem jest pustką, ponieważ nigdy tego wcześniej on nie widział. Ta teoria mówi o tym, że dom w Harmidomie jest tak naprawdę zastępczym domem dla dzieci. Bo jeśli nad tym głębiej się zastanowisz, to kto normalny miałby 11 dzieci, które praktycznie różnią się od siebie tylko jednym rokiem, max 2 latami. I praktycznie jako rodzic by się nie pojawiał w domu. Bo popatrzcie na to, że wszystkie dzieci różnią się od siebie całkowicie, jeśli chodzi o charakter, zainteresowania, poziom inteligencji, a o Hirku już nie wspomnę, ten to już totalnie wygląda na kogoś innego z innej rodziny. No i generalnie oni by musieli być super bogaci, żeby wychować tak wielką rodzinę i mieć tak wielki dom. Chyba że właśnie prowadzą zastępczy dom, to wówczas dostają naprawdę spore dofinansowania, dzięki którym takie miejsce może funkcjonować. Ode mnie dzisiaj to są wszystkie teorie, które dla was przygotowałem. Nie zapomnij zostawić tutaj łapeczki w górę oraz subskrypcji, żeby nie przegapić żadnego odcinka. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, na razie, cześć!